Witam Państwa w kolejnym odcinku historii szczekocin w sieci. Nazywam się Andrzej Gopeć, większość z Państwa mnie zna. Jestem urodzony w Szczekocinach i od jakiegoś czasu po powrocie z Kielc tutaj mieszkam. Chciałem dziś powiedzieć o budynku, który mijamy praktycznie codziennie. Mieści się on na rogu ulicy Krakowskiej z obecną ulicą Aleją Jana Pawła II. I jest to budynek, który niektórzy nazywają Dom Kultury, a niektórzy nazywają Dom Strażaka. Budynek według oficjalnych danych został oddany do użytku w roku 1965, czyli będzie miał już trochę lat. Według oficjalnych danych, bo praktycznie rzecz biorąc został oddany do użytku wcześniej i był wykorzystywany już wcześniej. Jak doszło do tego, że został on wybudowany? Otóż po wojnie, jak prawie wszyscy wiemy, a jeśli nie, to przypomnę, podczas której mniej więcej 80% zabudowy Szczekocin zostało zniszczonych przez Niemców już w trzecim dniu wojny, 3 września, niewiele było pomieszczeń do tego, żeby gdziekolwiek prowadzić jakąkolwiek działalność. Takiego pomieszczenia nie miała również Straż Pożarna. Straż Pożarna, która przed wojną mieściła się w Oberży, według danych z ksiąg straży, ta oberża była ich własnością. Oberża, czyli magistrat, jak wszyscy w Szczekocinach wiedzą. Ale ten budynek został zajęty przez Miejską Radę Narodową. Mało tego, w tym budynku mieściła się gminna spółdzielnia, placówka PKS-u, Miejska Rada, Straż Pożarna, no więc ci wszyscy współwłaściciele czy współużytkownicy tego budynku nie mogli sobie z tym wszystkim poradzić. I trwało to ładnych kilka lat. W 1955 roku odbyło się takie znamienne zebranie Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, czyli właśnie w tejże oberży, czyli magistracie. Na tym zebraniu komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczekocinach, Władysław Kopeć, przedstawił potrzebę wybudowania domu strażaka. Jak to uzasadniał? Nie ma nasza OSP żadnego pomieszczenia na sprzęt pożarniczy. W dodatku otoczony on jest obecnie przez autobusy PKS i magazynami gminnej spółdzielni. Przedstawił następnie sprawę, że straż posiada 60 tysięcy sztuk cegły palonej, która jest już od 1946 roku i psuje się, a w dodatku posiada 210 metrów wapna lasowanego. Następnie członkowie komendy wypowiadali się, że nie mamy ani swojej świetlicy i wspólnie wybudowalibyśmy dom, bo mamy trochę materiału i sposobem gospodarczym dałoby się to zrobić, jeśli otrzymamy pomoc w postaci dokumentacji technicznej, no i plac. Ten plac, tak zwany plac pożydowski, z imienia Pożydowskiego, został straży udostępniony i to jest dokładnie w tym miejscu, gdzie obecnie dom strażaka stoi. To była pierwsza taka sytuacja, w której można powiedzieć, że idea budowy tego domu strażaka została przedstawiona już bardzo konkretnie i bardzo konkretnym, kompetentnym osobom, a byli to wtedy przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej i pierwszy sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR. Jak wiemy, 55 rok to były jeszcze czasy, kiedy nic bez wiedzy i zgody Komitetu Powiatowego, Komitetu Partyjnego, w tym przypadku powiatowego, nie mogło się odbyć. I dlatego ci dwaj ludzie gwarantowali, że ten pomysł ma szansę realizacji. Przypomnę może ich nazwiska. To był Zdzisław Pietras, przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i towarzysz Żyłowicz, pierwszy sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR. Był tam także Józef Oszczygieł, przewodniczący Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej w Szczekocinach, przedstawiciele straży Władysław Kopeć, Stanisław Górski, Ignacy Mrożek, Franciszek Wierzbocki. Był także Jan Bąk, dyrektor Liceum Pedagogicznego w Szczekocinach i Henryk Szyniawski, sekretarz OSP. Przypominam tak szczegółowo, bo jest to pierwszy z protokołów z posiedzenia Komitetu Budowy Domu Strażaka, który wkrótce został powołany. I te protokoły są w tej teczce, a znalazły się one w moich rękach, dlatego że wkrótce sekretarzem tego Komitetu Budowy Domu Strażaka został Tadeusz Gwiazda. Tak się złożyło, że mój teść. I u niego to właśnie te dokumenty sobie przetrwały od lat 60. aż do tej pory. Nadszedł czas, żeby je udostępnić publicznie. Do tego jest doskonała okazja, bo mamy już Izbę Historyczną, w której można by te dokumenty, a przynajmniej część z nich Państwu zaprezentować, aby każdy mógł sobie zobaczyć, jak to wyglądało. Przedsięwzięcie było niezwykle trudne. To były jeszcze czasy, które starsi mieszkańcy Szczekocin pamiętają i wiedzą, jak trudno było wówczas zdobyć jakiekolwiek materiały budowlane. Mówię zdobyć, bo teraz materiały budowlane się po prostu kupuje, a wtedy trzeba było ogromnych starań, żeby te materiały zdobywać. Budynek jest duży, bo przecież widzimy, że on ma 2 piętra, ma salę widowiskową, salę teatralną, ma wspinalnię dobudowaną z boku od strony wschodniej, no i ma cały szereg pomieszczeń służących obecnie i strażakom, i domowi kultury. Różne koleje losu przeżywał ten komitet, Społeczny Komitet Budowy Domu Strażaka. Cała budowa trwała do początku lat 60. Okazało się, że mimo tego, że składały się na tę budowę i wszystkie zakłady pracy w Szczekocinach, no i sami strażacy wiadomo i pracą, i pieniędzmi, i materiałami, i mieszkańcy Szczekocin, bo przeprowadzono taką dosyć szeroką zbiórkę w całych Szczekocinach, tutaj są nawet osoby, które tę zbiórkę przeprowadzały. Jednym słowem, wszyscy, kto tylko mógł, dołożył się do tej budowy. Niestety pieniędzy nie wystarczyło. Trzeba było sięgnąć po pomoc z zewnątrz. Najpierw do powiatu, później oczywiście do władz wojewódzkich, do Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnych, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie, do PZU, do Państwowego Zakładu Ubezpieczeń, no, który w jakimś sensie był beneficjentem tego, co straż czyniła, bo przecież straż chroniła przed pożarami i ratowała z pożarów, a PZU pokrywało szkody z pożarów, więc i do PZU się zwracano, nawet do Społecznego Funduszu Odbudowy Stolicy, bo jeszcze taki w tych latach 50., na przełomie lat 50., 60. istniał. W sumie okazało się, że tych pieniędzy i tak brakowało. Jednak wspólnym wysiłkiem na początku lat 60., po wielu ogromnych perturbacjach, tenże komitet, któremu przewodniczył praktycznie przez cały czas Władysław Kopeć, a sekretarzem był Tadeusz Gwiazda, stąd te protokoły, które u niego się zachowały. Ten komitet doprowadził ostatecznie do tego, że budynek domu strażaka został oddany. Ale jak Państwo zobaczą na zdjęciach, to na tych pierwszych zdjęciach wcale nie widać, że to jest dom strażaka. Wręcz przeciwnie. Tam jest napisane Dom Kultury w Szczekocinach, dlatego że władze, ponieważ wyłożyły część pieniędzy na budowę, uznały władze miejskie i powiatowe, że budynek powinien być użytkowany nie tylko przez straż, ale przede wszystkim na cele kulturalne i na cele Domu Kultury. Taki Dom Kultury powołano, on się tam mieścił. Na dole się mieściła klubokawiarnia ruchu. Była taka moda w latach 60., że tworzono wszędzie, gdzie się dało, klubokawiarnię ruchu i tam właśnie była ta klubokawiarnia. Ona się mieściła na wprost od wejścia na parterze. Na piętrze zlokalizowano kino.
Kino, które w Szczekocinach w różnych miejscach było. Najpierw było w Bożnicy, czyli w synagodze, później było w magistracie, czyli w domu w oberży dawnej, a zostało przeniesione właśnie do domu strażaka, kino Mewa. Starsi mieszkańcy Szczekocin na pewno wiedzą, bo na filmy tam chodzili. Jednym słowem, budynek służył i służy do tej pory mieszkańcom Szczekocin. Do tej pory służy i strażakom, i służy przedsięwzięciom kulturalnym podejmowanym przez Miejski Dom Kultury, Ośrodek Kultury. Chwała tym ludziom, którzy taką inicjatywę podjęli. Chwała im za to, że potrafili w takich trudnych czasach być na tyle konsekwentni, na tyle uparci, na tyle wykazać inicjatywy, aby ten swój pomysł zrodzony na początku lat 40., jak tu czytaliśmy, od 46 roku gromadzili materiał, jak wiemy, potrafili doprowadzić do końca. Dzięki temu mamy największy budynek użyteczności publicznej w Szczekocinach, wybudowany z inicjatywy społecznej, w ogromnej części siłami społeczeństwa, dzięki temu, że strażacy wykazali taką inicjatywę i doprowadzili ją do końca. I to tyle, proszę Państwa, w tym odcinku Historii Szczekocin w sieci. Zapraszam na kolejne. Mam nadzieję, że Państwa nie zanudziłem.